Witam was wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony ja MC Auto, przed wami kolejny odcinek z gry Minecraft Dungeons. Idziemy na kolejny poziom, jak mówiłem, idziemy na płomienną kuźnię, moi drodzy. Dwie nowe misje mamy, oczywiście pustynną świątynię i płomienną kuźnię. Wszystko przed tymi poziomami mamy zrobione oczywiście. I idziemy na najtrudniejszy poziom trudności, na zalecaną moc 17, ponieważ mamy 17 moc i sam obrazek tego poziomu bardzo mi się podoba, także nie zwlekajmy, mamy fajne wyposażenie i artefakty do zdobycia, jak widzicie. Mamy artefakty do zdobycia, które już tu mamy, co jest ciekawe. No dobra, zacznijmy po płomienną kuźnię. Ohohoho, ale byłaby fajna miniatura z tego. A może to jest miniatura? Nie wiem, zobaczymy. Ok. The Fiery Forge, where the Arch-Illager builds monstrous machines that devastate the villages of the Overworld. You must be stopped. Strike with everything you've got and raise this forge to ruins. O panie. Ja już walczyłem z czymś takim w kopalniach czerwonego kamienia. Tam był taki przeciwnik na końcu, z tego co pamiętam. Także cóż, zacznijmy ten poziom. Odpalmy sobie oczywiście już na sam początek mapę, żebyśmy wiedzieli, gdzie idziemy i w ogóle co się dzieje. Dobra, chodźmy tutaj. No, powiem wam, że mam do tego poziomu sporo oczekiwania, ponieważ jest to poziom, który mamy zrobić. Chociaż nie, też niekoniecznie musimy go robić. Możemy przejść do tego zamku bez zrobienia tego, szczerze mówiąc. Okej, nie mamy naszej lamy. Musimy się na uwadze. To finie krytyczne, pięknie. Pająki, creepery, wszystko na nas. Jezus Maja, wszystko na nas, okej, na spokojnie. Ej, tu jest serio dużo rzeczy. Oh Jesus Christ, okej. Weźmy sobie płomienne strzały. Wybucha, pali? Tak, o, to jest mocny artefakt. O, tak. Podoba mi się bardzo. Płońcie, dobra. Tutaj szkielet. Creepera załatwimy. Szkielety w tej grze moim zdaniem są najgorsze, bo jeżeli są w kupie, to ciężko je rozwalić i ciężko sobie z nimi poradzić. Takie jest moje zdanie, takie jest moje odczucie. Okej. Chyba creeper nadchodzi. Na szczęście nie może się ruszyć. To dobrze. Co upomnienie strzały sobie weźmiemy? To jest spoko. Te strzały są bardzo spoko, bardzo mi się podobają. Chyba nie idzie nam źle. Mogą pójść znacznie gorzej, moim zdaniem. Okej, czy my tu coś mamy? Wychodzi na to, że nie. Okej. To w ogóle jakaś scenka. Taka scenka była pokazana właśnie tam na dole, gdzie osadnicy szli i wszystko. Ciekawe. Okej. Tu mamy zombiaki, tu mamy chwilę odpoczynku. Aj, tak dostaliśmy. God damn it. Okej. Ale nie było źle. Ja cały czas mówię, nie było źle, bo zawsze może być gorzej. Naprawdę nie idzie nam źle. Jestem bardzo ciekaw, czy będziemy mieli... Jakie ekwipunek będziemy mieli w przyszłości, nie? Tego uderzę, bo to wydaje się być... Proszę pana, Boże, ile tych osadników tutaj jest. Dobra. Weźmy sobie... O, to powinno strzały jeszcze 3. Weźmy sobie ochronę dodatkową i lecimy. Wchodzimy tu, bo trzeba tych odwalić. TNT. Macie. O Jezus. Ile ich tu jest? Boże, ile ich tu jest? To jakaś masakra. Chyba spróbujmy. Tuczemy. Dobra, najwyższy poziom mocy jest faktycznie najwyższy poziom mocy i jest ciężki jak cholera. O, trafiłem akurat tego, co zaklinał, pięknie. Tak sobie się zakręci. Boże święty, o nie. Oni to mają niesamowite rzeczy, naprawdę. Okej, strzelmy na ślepo. Że coś trafimy. Dobra, trzeba się strzałami posłużyć, bo całkiem sporo. Dobra, dostaliśmy z tobą od czegoś. Dobra, to się udało. O mój Boże, panie i panowie. Najwyższe poziom trudności to faktycznie najwyższe poziom trudności. Jakaś masakra tutaj grać. Okej, tylko przekrętego bym chciał trafić. Oh god, raz zostanę i nie żyję. No nieźle. Mam fiolkę na szczęście. Padać. Te strzały przeżywają, ja dobrze widziałem. O mój Boże, ten odcinek może być długi. No nie jest żart. Czyli może być i chyba będzie nawet długi. Okej. Okay. Tam jest ten, co zaklina. Tylko rozwajdzie najszybciej. Ciebie też. A może teraz wejść normalnie? Nie, tam sobie jeszcze. Jest trzech, którzy zaklinają.
Jezus, dobra, macie TNT. Wszyscy padną. No prawie. Ci przeklęci przeżyli. Co zobaczyć elitanie po prostu łucznicy tych pillagersów. Święty panie, okej, okay. Wykończycie normalnie już. O rany, no okej. Okay. Czy my coś pominęliśmy? Tak, tutaj pominęliśmy coś. A i tu jest skrzynka ukryta. O mój Boże. Okej, to mógłby być skrót w ogóle, mogliśmy mieć w ten sposób. Co my za 32 poziomie? Plus 192 do... Wow, redukcja obrażeń. Szansa... No dobra, rozbijmy to. No, ale wygląda śmiesznie. Rozbijmy to. Zresztą nie, unikatą sobie zostawię, ale chciałem ją rozbić, bo zaklęcia, no nie? Dobra, rozbijemy, bo chcę zaklęcia. 9 tam się przywróci. Okej, okay, i teraz... Czy mamy śnieżkę tutaj? Nie mamy tutaj śnieżki, okej. Okay. Po rzuciu mikstury z drewna czasem tworzysz losowe przedmioty używalne. Zużywalne, przepraszam. Za każde 100 bloków odkryte na pewno sobie rzutowienie zdrowia. Przy wykonywaniu uniku zwiększa szybkość poruszania się na 3 sekundy. Szybkość poruszania się, okej. Okay. Po rzuciu mikstury leczenia. Skoro rzutowienie zdrowia za każde 100 bloków odkryte na napie. No nie jest to rzecz najlepsza na świecie, szczególnie pod względem zakręć, ale... Weźmy sobie to. Na full. Dobra. Szybkość poruszania się. No tak, dostajemy przyspieszenie, jak użyjemy dashu. A dash mamy często, więc często będzie mi przyspieszenie. Bardzo przyjemne. A, tajemnica to jest ta skrzynka. Aha. Wszystko jasne, okej. Okay. O mój Boże, ale się muzyka odpowiada. Znajdźcie rdzenie kuźni. Czy musimy kuźnię całą rozwalić tak doszczętnie? O nie. O nie, to wygląda jak ten przeciwnik wielki. Niedobrze, bardzo niedobrze. No dobra. Kierujmy się dalej. Nie wiem, co nas czeka. Naprawdę. Mam nadzieję, że coś dobrego albo coś przynajmniej w miarę okej. Jakoś by to nie brzmiało. Dobra. Dasz, żeby się poruszać. O, teraz to wlazłem prosto w nich. No świetnie. Spadaj, pająku. Pająki przychodzą do nas, jak jesteśmy uwięzieni, więc musimy na to uważać. Pająka po lewej słyszę. Leży. O, mamy generację, pięknie. Jest to wyzwanie, powiem wam. Na późniejszych poziomach mocy i poziomach trudności na poziomach trzeba myśleć. Trzeba sobie wszystko zorganizować. Można wchodzić tak od razu z buta, bo no dostaniemy wpysk. Niestety. Coś tu się dzieje? O, święty panie. Ten creeper potężny. Szybko uciekaj od niego. Co? A wow, nie wybucha. Aha, nie wybucha jak... Aha, oni się kontrolują tak jakby. Taki pewnie się kontrolują, nie, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. Oni się kontrolują, żeby wiecie. O mój Boże. Że nie wybuchną, bo nie są blisko nas. Jezus moje, okej. Okay. Kolejny. Jezus. Przeklęte. Okej. Okay. Nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie idę, a to wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest dużo fajnego światła, dużo fajnych kolorów, szczególnie ta lawa wygląda ładnie, te pisy wyglądają bardzo ładnie. Na przykład na miniaturę, bardzo fajne miejsce, żeby zrobić. Naprawdę. Okej, okay, musimy na tą lawę uważać, bo nie za bardzo mi się widzi do lawy wchodzić. Zapominam o tych artefaktach, o strzałach i obronie w ogóle. Co by się bardzo przydało, gdybym o tym pamiętał. No ale cóż. Czy my znajdziemy tutaj coś jeszcze może? Tutaj jest szafki żelaza, jak widzicie. Ktoś wykuwał sobie broń. Tu jest śnieg dla odmiany. Tu jest lawa, tu jest śnieg. No nieźle. Okej, okay, nic przy tym śniegu nie ma, a to wychodzi. Okej, okay, kolejne hordy przeciwników będą zaraz. Musimy się przyszykować. Pęk strzał i oczywiście weźmiemy sobie palące się strzały. Okej, okay, nic tu na razie nie ma, co mnie bardzo... O, niepokoi, bo już są. Okej. Okay. Lecimy zatem. Spróbujmy się tutaj... Nie wbijemy się tu. O, jesteś wielki młot. Większe obrażenie niż mamy aktualnie. Ciekawe, ciekawe, okej. Okay. Mamy te strzały palące się, musimy je wykorzystywać, nawet na bliski dystans. Bo one nas nie zranią, a nam się mogą przydać. Cyk, leży. Oho. Kolega tutaj. O Jezus. Ale unik, okej. Okay. Obrona, dodatkowo. Szybkość, szybkość, szybkość. Patrzcie, jak szybcy jesteśmy. O, rany. Okej. Okay. TNT, nie wiem, czy to TNT rzucić, naprawdę. Tam rzucę gdzieś. Może rozwali kogoś więcej. Ten dostał z nic strzałą, okej. Okay. Ten młot muszę zobaczyć.
Bo to, że jest lepszy niż to, co ja mam, to ja wiem. Okej. No szybkość ma bardzo mało, więc niekoniecznie bym chciał się nim posługiwać. Wiem, że ma większe obrażenia zapewne i ogólnie lepszy poziom modowa tylko. No ale no, moc na pewno ma większy, bo to jest młot. Obszar, wiadomo. Nie, czy ja tu mogę coś zrobić? Większe obrażenie od ostrości. Tak, jak najbardziej. Za drogo. Okej, mamy zwiększone obrażenia na mieczu. Bardzo było, bardzo przyjemnie. Gdzie ta świnka była? Raczej poszła, bo gdzie była, to ja wiem. To jest TNT, ta świnia. Czy ona mnie atakowała? O kurde, kolibę. Amulet żelaznej skóry. No mam drugi taki amulet. Mogę sobie go wyekwipować, drugi ten. I mogę go dwa razy ten ekwipować? Jeżeli tak, to spoko. No mój Boże, ten łuk. Czas trwania większy. Dobra, to zamienimy sobie... to zamienimy, to damy sobie w ogóle tu, na razie. O, nie mogę z tym nic zrobić, okej, okay, fajnie. Czemu nie mogę nic z tym zrobić? Bo się ładuje, dlatego? No dobra, poczekajmy chwilę w takim razie. To sobie wyaktywowałem na szczycie, to się szybko... generuje wszystko, ten łuk. Kolibę. Leczysz sojuszników w danym obszarze. A, czyli bym miał zwierzę, to by leczyło, tak? Okej, okay, w ten sposób. No dobra, możemy sobie to zamontować, bo i tak to jest lepsze od naszego aktualnego łuku. Okej, okay, to sobie rozbijemy od razu. To mogę przynieść tu, tak? I tu sobie dam strzały, a to sobie rozbiję. Okej, okay, bo to mi nie jest potrzebne, młot mi też nie jest potrzebny. Dobra, mam teraz ten niesamowity łuk, panie i panowie. Co możemy z nim zrobić? Rykoszet. Przebijający, o tak, to by się bardzo przydało. Do odklinania, pociski zadają więcej obrażeń zaklętym wrogom, zwiększa moc. Dziki szał. Przy każdym trafieniu przeciwnika istnieje szansa wywołania jego szału, podczas którego atakuje wszystkich dookoła. To by było bardzo fajne. Zaklęcie 1, szybkostrzelność. No dobra, weźmy, które jest przebijające, co umożliwi im przejście przez kolejne mapy po trafieniu. Okej. Okay. To by mogło być bardzo fajne, bardzo fajne. Będziemy rykoszetować. Nie, rykoszet powiedział, żeby bardzo fajne. I weźmiemy sobie dodatkowo większe obrażenia. Pójdźmy obrażenia na łuku. Ok, jak się tego strzela? Cie! Złote strzały, panie i panowie. Jeszcze ogniste złote strzały. Ok, jestem bardzo happy z tego, co się dzieje. Bum! O mój Boże! Ile ja obrażeń zadaję? Promienisty strzał, jak na full naładuje. Bum! No nie na full naładuje, czasami. Ale to i tak zadaje strasznie dużo obrażeń. Cie, lol. Boże, jak fajnie. No teraz się trzaska, nie? Jeszcze na myczu co jest, musimy widzieć trochę więcej rzeczy. A tak, to dosieka, naprawdę. Jestem mega szczęśliwy z tego, co się dzieje. 105 obrażeń tak po prostu strzelają. O! Tak, o! Cyk! Cyk! O, mnie tutaj... O Jezus, co się dzieje? O mój Boże, dobra. Wycofujemy się oczywiście. Szybkość, szybkość, szybkość. Jeszcze większa. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Czy jesteście cwani? Czy insta forma idziemy? Gdzie jest jakiś przeciwnik? Szybko, szybko, szybko. Tutaj. Cyk! 1127. Zbiera najemnika gorsza niż mamy aktualnie, okej. Okay. No problem. TNT na razie nie chcę używać. Wiem, że mogę mieć na głowie ile chcę, więc... Spoko, uciekam stąd. Macie TNT na łeb. To im nic nie zrobi niestety. Teraz sobie... Mam poziom w górę, świetnie. Na nie wiem, który poziom mam. Dodatkową siłę. To lecimy. 116, 116. Pyk, pyk, pyk. Pięknie. 185. W zależności jak uderzymy, bo za dwa ataki normalne i potem jest trzeci mocniejszy. Się zdążyłem nauczyć. Oj, to był koszet piękny. O tak, bardzo mi się to podoba. I czy możemy teraz coś do naszego łuku jeszcze dać? Nie, bo to wszystko jest po dwa. No dobra, mamy łuk. Najlepszy, najzajebistszy na ziemi. Okej. Okay. Syk. Tylko szybko, kolejny, nie miało się co to rykoszetować. Idziemy tutaj do niego. Syk. No, panie i panowie, powiem wam, że kosimy. Kosimy coraz bardziej. I ta gra zaczyna się rozwijać już pomału. Znaczy, nie rozwijała się wcześniej, ale rozwijała się teraz pod względem
pod względem poziomu trudności oraz przedmiotów, które dostajemy. Oho, boss, panie i panowie. Jest boss. Okej, okay. Jak? Ja się zadam obrażeń, nie mogę się teraz zadać obrażeń, okej. Okay. Musimy tak, mamy obronę jeszcze. Okay, jaraj się, jaraj. Jaraj się, jaraj. Cyk, cyk, cyk. Ciekamy w ciebie. O Jezu, zablokowałem się. Co on zabi? A, tak, tak. To jest przeciwnik, to był kopania czerwonego kamienia. Oj, zablokował się jak biło. Patrzcie na to. O, już się nie zablokował, okej. Okay. Okej, okay, przeciwnik jest bardzo prosty, naprawdę. Mogli pokazać być trudniejszym. No i cóż. Okej, okay, padasz golemie. Padasz golemie. O shit, dobra. Jego wręcz go nie bić, tyle się nauczyłem. Mało pada chłopak. Bardzo dobrze. I już padł. Elegancko. Mamy z jego miksuje szybkości i w sumie tyle. Nic więcej z tego nie mamy. Ale bieda. Trzech łuczników. Ile mamy celi nagle? 8 celi już. Jesus. Okej. Okay. Ja chcę tamtego trafić, dobra. Żeby się nie bili pod jego zakręciem już. Ja powiem, że mi nie trafił. Znowu ten zaklina, trzeba go załatwić. Okej, okay, dobra. Co mamy tutaj? Bo to możemy się gdzieś wrócić do tyłu, jak widzicie. Możemy tu wejść? Nie, tam jakiś znak, który oczywiście w takich miejscach nie możemy nic zrobić. Dziwne, to wszystko jest dziwne w tej grze. Nie oglądałem jeszcze oczywiście żadnych, nie wiem, może nie tutoriali, ale nie oglądałem praktycznie nic, gdzie są poukrywane rzeczy, więc po prostu nic nie wiem. Pająk zaklęty wygląda przerażająco. Jezus, okej. Okay. Nie dać mu się złapać, bo to byłaby lipa straszna. O, zabiłem tamtego, co zaklinał, ale miło. Pum i pum, i pięknie. Nie wpaść tu, bo z tego co widzę, to może być nieprzyjemnie na dole. Jeżeli tu wpadniemy, jeżeli w ogóle możemy wpaść. Zakładam, że możemy, więc lepiej tu nie wpaść. W ogóle w żadną dziurę tu nie wpaść. No dobra, to co, lecimy. Po kolei. Spowoduj przeciążenie rdzeni. O mój Boże, okej. Okay. Na przyszłość trzeba uważać z tym. Nana. Pum, załatwiło go to, pięknie. Nie wiem, czy to w ogóle zadaje obrażenia. Jemu na pewno, mi nie wiem. Chciałem panowie, ała. That's not cool. Okej, okay? That's not cool. Obe, nie wiem, czy to jest, ile ich zostało jest przeciwników na tej mapie. Czekamy stąd. Kolejny przeciążony. Machiny wojenne. Okej, okay, tu nic nie będzie, bo to jest tylko mostek. Tu u góry mamy coś jeszcze do znalezienia, może nie do zrobienia, ale do odkrycia na pewno. Tutaj nic i tutaj też nic. Okej. Okay. Okej, okay. Idziemy dalej. Zostało nam jeszcze dwa, dwa, trzy, okej, okay. Czyli to koło tego się przejdzie, to dopiero się odkrywa. Okej. Okay. Zostało nam dwa poziomy jeszcze. Lepiej na to. Nie wiem, czy zostało nam dwa odcinki, bo nie wiem, co jest dalej. Ale możliwe, że jak na razie nie będzie jakiegoś rozszerzenia do tej gry, dostaną nam, fuck me, dostaną nam dwa odcinki. Co może być smutne, bo fajnie mi się gra w tą grę. No ale oczywiście między odcinkami będę na pewno jeszcze każdy poziom przechodził na najwyższym poziomie mocy i spróbuję zdobyć wszystkie możliwe, tam skrzynkę. Wszystkie możliwe, moje ucho mnie boli. Wszystkie możliwe przedmioty, bądź artefakty, które są najlepsze w tej grze, byłoby fajnie takie coś zdobyć. Wzmocniona kolczuga, dostaliśmy jeszcze lepszą zbroję. O mój... 239 dodatkowych... Wow! Wow! Bierzemy to. To jest lepsze od tego. Rozbij mi to. Okej. Okay. To w sumie też mogę rozbić. Okej. Okay. Co my tu mamy? Synergia, szybko nogi, śnieżka ognia. Robienie uników zostawia za sobą ślady ognia, zadając sobie obrażenia przez 4 sekundy. Oh god damn! Co 0,5 sekund zadaje obrażenia wszystkim wrogom w zasięgu walki wręcz. O, to tak, to jest to, co mnie będzie bardzo interesuje. Po aktywacji tego wyniku aktywizuje się tylko 20% do szybkości poruszania się, ok. Wykonywanie uników zwiększa szybkość poruszania się na 3 sekundy. No tak, to mam cały czas, tylko że tutaj są bardzo ciekawe rzeczy. Ślad oknia podczas uniku. Weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie płonięcie. Okej, okay, obrażenia i to. Dobra. 6-9, hehe. Okej. Okay. O mój Boże, ale to będzie fajne, podoba mi się coraz bardziej.
Im lepszy mamy setup tutaj teraz, tym bardziej mi się to wszystko podoba, naprawdę. Co by można uczestniczyć w wagoniku? Nie, myślałem. Bo ten wagonik świeci, myślałem, że coś możemy z nim zrobić, no ale dobra. Tak, o, patrzcie, mogę koni przechodzić, oni dostają obrażenia. O tak. O tak. Możemy tu wejść? Okej, może na razie to nie będziemy wchodzić. Albo wejdźmy tu, zobaczmy co tu jest. Domek. Okej, przeciwnicy po raz kolejny, dobra. Dawać ich. O, jest faktycznie ogień. Czyli nie będziemy je gonić, to mogę im po prostu ogień zostawić. Bardzo fajne. Bardzo mi się to podoba. Może niekoniecznie dobre do walki tak od razu wręcz, ale... Ogólnie... Fuck me. Ogólnie to na pewno fajne. Dobra, wiecie jak ja mam łuk? Wy wiecie jak ja mam łuk? Panie i panowie. Okej. Macie. To nie udało w ten sposób jak miało, no ale dobra. Ciekawe co dostanę za tą zasadzkę tutaj. Nie bij. Okej. Jeszcze? Nie, dostałem skrzynkę. Dobra, czyli to wszystko tutaj. Dostałem... No, Koidelas lepszy niż aktualny miecz, ale czy to faktycznie będzie lepsze? No nie. No nie będzie. Niby lepszy poziomem, ale ta pewnie nie jest lepsza. Takie ma zaklęcia w ogóle. Kajcenie. Zwiększone obrażenia przeciwko nieumarłym. Aha, w ten sposób. Dobra, rozbito. Nie potrzebuję tego. Super, czyli znaleźliśmy coś dodatkowego. 3x4 tajemnic, 2x4. O, kolejna zasadzka. No, świetnie. Tutaj jeden szkielet tylko. Panowie, bez przesady. O, Jesus Christ, okej. Ta wiktura, którą mamy pod lewym bumperem, się tak przydaje. Czy to jest coś niesamowitego? Okej, to są jakieś byki, którymi musimy się zająć. A ty masz ogień. Tyle? Tyle, okej. Czyli będziemy przechodzić pomiędzy różnymi sekcjami, to mogą nam się pojawić przeciwnicy. Musimy na to uważać. No masz dwie, to dokładnie. Macie. Powinno zabić dużą ilość przeciwników, dokładnie. Cyk. Wiem, że ta mapa może być denerwująca czasami, ale wybaczcie mi, żeby wiedzieć, gdzie idę. Bo? Piknie. I piknie. Uciekamy! Poszło! W całą długość. Pięknie. Ok, tu mamy jeszcze szkielety do rozwalenia. To, że strzeliłem w ogóle tego szkieleta. Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Coś tu jeszcze jest? Nie, to jest śmierć. Od tego ognia. Okej. Okay. Nie będziemy się jeszcze uleczać, możemy zdobyć jakąś generację. O, gademy takie się pojawili, no fajnie. Fajnie się macie, panowie, naprawdę. Spadaj. Ty też. Ale jestem twardzi. Ale rykoszet poszedł. Były rykoszetem wyglądało właśnie dostać moje generacje. To były rykoszetem wyglądało jak przebicie. Cyk, cyk, cyk. Pięknie. Coś tu jest? Nie, to jest pies po prostu. O, się respem jeszcze. To nie koniec. Ja myślałem, że już koniec. No dobra. Tutaj nie mamy już nic. Okej, okay, czyli możemy się kierować dalej do następnych. Zostałem do ostatniego. Myślałem, że mamy jeszcze więcej. Okazuje się, że to jest ostatnie. No proszę. Załatwiło go. Nie, żyje dalej. Co za koleś. To odpalił się właśnie alarm. To nie ja. To był ktoś inny. Mogę wam powiedzieć, gdzie poszedł. Okej, gdzie mamy iść? No jestem tu, gdzie mam teraz iść? Gro tędy, no właśnie. Czasami gra zajmuje strasznie długo, żeby wam wskazać, gdzie macie iść. Co jest moim zdaniem na pewno ciekawe i warte uwagi. Oh god damn, oh god damn, nie! Utknąłem! Nie mogę się ruszyć! Help! Oh god damn it, oh god damn it, oh god damn it, okej. Okay. Panie golem. Weź stać w miejscu, o właśnie, dzięki. Teraz mogę siebie nawalać. O to mi chodziło właśnie. Okej. Okay. Uciekamy do tego golema. A wiem co mogę zrobić. Uwaga, o, kilku mi w głowie, co mogę zrobić. Proszę bardzo, o tak. O tak, to jest to. Dobra, już tego nie mogę zrobić niestety. Mam sobie jeszcze obronę, gdyby mnie tutaj ktoś jeszcze postanowił nawalać nieładnie. Dobra, kończę se mnie. Bo się z tym golemem. To fajne jest ogień, bardzo mi się podoba.
Tu jest siła. Aja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 j
A nie, to jest dodatkowa siła. Nawet na łuku. Padł drugi golem na tym poziomie. To wybuchnie, jak go nie ma? Nie. Dobrze, tak właśnie powinno być. Dobra, także musimy się teraz tam wrócić. Ten poziom jest, powiem wam, bardzo zawiły, bardzo ciekawy. To na pewno jest, były już dwie walki z bossem. Takie potężne walki z bossem, co mnie mega cieszy. Także zobaczmy, co nam dalej gra przyniesie. Nie wiem, czy się to dobrze, chyba nie. Okej. Co my dalej? Tu pajączek jest martwy, tu jest świnka z zapasami naszymi, kochanymi. Co nam tutaj razem świnka da? Da nam kolejny młot, no nie ciekawie. Uuu, 258 od TNT, pięknie. O, bad guys. Pięknie, 68. Każdy poziom, fajne jest to, że każdy poziom się różni w tej grze. Że każdy poziom trzeba rozpracować na swój sposób. Moim zdaniem jest to naprawdę duży plus, jeśli chodzi o tą grę. Jest to naprawdę przyjemny hack and slash, który naprawdę pozwala się wbić w takie poważniejsze hack and slashy. Także wiecie, ta wyjadaczy hack and slashy nie jest sobie jakaś niesamowita, czy nie wiadomo jak ultra trudna, prawda? Ale na pewno dla ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, lub po prostu dzieci, lub osób, które po prostu chcą się wyluzować przy prostej gierce, jest to bardzo przyjemna rzecz. Ja naprawdę bardzo dobrze się bawię grając w to. Mimo że grałem w swoim życiu w masę gier, masz różnego rodzaju hack and slash, wyścigówki, przygotowe, akcja, wszystko. Ja grałem wszystko w swoim życiu. Nie do lawy, debilu. Au, 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 au. Ale i tak bawię się przy tej grze naprawdę, naprawdę fajnie. I też chcę tą grę pokazać ludziom, żeby się zobaczyli, że nawet takie gry, które mają Minecraft pod swoim szyldem, potrafią być naprawdę, naprawdę przyjemne. Amen. Okej, czy my się będziemy, tak, uciekli z kusi, czy my się zbliżamy do końca poziomu już? Oho, to my skrzynkę schowaną. Cienista forma, okej. Czyli to by trzeba było jakoś fajnie wykorzystać. Dobra, lecimy. Najszybciej jak możemy. Przeciwnika, witajcie. Tu. Jakiś taki lepszy szkielet, więc chciałem go uderzyć. Okej. Pięknie. Bum. Pięknie. Kamienisty strzał dostaliśmy. Macie ogniem? Tak, to się na pewno udało. Znakomicie to się udało. Ja stąd uciekam, bo dostanę w pyski w niebie osienie. Niech te koszyty wejdą. Bo wybijam ich jeszcze więcej. Tak jest. Tak jest. Elegancko. Kolejny poziom. Spadłem ze schodów. Tu mamy poziom już tak naprawdę. Nie wiem. 17 już mamy poziom. Wow. Zaczęliśmy z pierwszego. Mamy już. 17. God damn. Nie wiem, jaki jest najwyższy poziom w tej grze. Jeżeli jest takowy. Próbujemy sobie pohandlować z tym gościem w obozie. Zobaczymy, co on nam przyniesie. Ale tutaj w ogóle armię wysłali na mnie. Brakuje mi strzału już pomału. Mam tylko 8 strzał. Chyba muszę do niego podejść. Brakuje mi strzał. Naprawdę brakuje mi strzał. Tego mago to załatwiam. Nie zastanawiam. Bo oni są takim bólem w dupie, że to jest jakaś masakra. Dobra, ty nie będziesz tutaj robić takie rzeczy. Dodatkową obronę, sobie ją wezmę. Jabłuszko. I lecimy do przodu. No, zostało nam jeszcze dużo kawałek poziomu zostało, mimo wszystko. O, mamy wszystko, zobaczcie, 4x4 i 3x3 otwarte skrzynie. O, my gry. Ten poziom poszedł lepiej niż myślałem, że pójdzie. Creepera pierwszy go rozwaliłem chyba wręcz na tym poziomie. Pierwszy raz wręcz. Ja daję, okej. Zaopatrzenie, a to akurat fajne, strzały i regeneracja. Akurat pierwszy raz to zaopatrzenie nie narzekam. Bum. Uuuu. Został dźgnięty. Dźgnięty. Oho, zmieniała się muzyka. I to jest wielka arena, nie podoba mi się to. Oj, ulcia mi się to nie podoba. O, monstrum z czerwonego kamienia. Dobra, poodpalamy to, żeby go zaatakować.
To się nie udało, okej. Okay. Co to jest? Co to jest? Co to są? Czy mogę stąd uciec jakoś? Nie, jestem zamknięty. Okej, okay, fajnie. Fajnie. Pomyślmy, jak to zrobić wszystko teraz. Okej, okay, wręcz z tego co widzę. Ała, o Jezus Maria. Nie ma sensu nawet tutaj się tłuc wręcz chyba. Nie, umrę, jak będę się tłukł wręcz, okej. Okay. To nawalamy w niego. Ile wlezie, ile wlezie, ile, po prostu ile wlezie. To jest porządny boss. To jest boss, którego im brakowało. Tego trzeba rozpracować, a nie tego trzeba nawalać po prostu i stać w miejscu. Obrona dodatkowa. Okej, okay, zaraz mam się spełnić strzały i nie wiem co wtedy zrobię ze sobą. Także naładujmy ten łuk na full za każdym razem jak możemy. Okej, okay, tu odpalimy. Wiesz, że mogę to odpalić cały czas, więc spoko. Dostał od tego, bardzo miło. Ja tego nie dostaję. Co jest jeszcze lepszą informacją. Okej. Jego trzeba zlurować tutaj. Dobra. Chodź, faniaczku. Monstrum z czerwonego kamienia. Chodź. Ja na ciebie czekam. Wypadł. Zobacz, te kostki są na szczęście bardzo słabe, także plus dla nas. Chodź. Bo uciekamy stąd. Uuu, jak dostał! O mój Boże! Okej, okay, chodźmy teraz z linii prostej. Ale dostałem od tego, ja! A to potem wybucha, jeszcze nie mogę być tego blisko. No dobra. Oh, Jesus Christ! No dobra. To odpalimy. Pewnie sobie weźmiemy. Pięknie dostał. To nie dostaje z oknia chyba, on dostaje z wybuchu. Chociaż to mogę jeszcze sprawdzić bardzo prosto. Dobra, to mnie nie atakuje, to mnie odpycha. Dobrze wiedzieć, okej. Okay. Dla każdego bossa w tej grze jest sposób. Taka prawda, a wow. Muszę uważać, bo nie mam tej fiolki naładowanej. Dobra. Atak. Tego nie uderzyło niestety. Ja mogę tu może poczekać w momencie, w którym to się naładuje ponownie i to odpalę wtedy. Dobra, znowu będziemy atakował w ten sposób. Fiolka mi się sobie naładowała, także jest okej. Okay. Dobra, robimy teraz dookoła tu i odpalamy to. I to powinno być tyle? Jeszcze nie. Dobra, dobijemy go w normalny sposób. Obylimy cię kostki teraz. Cwaniaczku. Nie ma. Padasz w tym momencie. Uwaga! Leży. Pięknie. No, powiem wam, Był to ciekawy boss. Był to bardzo ciekawy boss. Jestem mega szczęśliwy, że udało mi się go zrobić. O rany. Nie wiem czy wiecie to o mnie, ale ja kocham walki z bossami. Uwielbiam, ubóstwiam, to jest najlepsza rzecz jaka może być w grach komputerowych, konsolowych, jakikolwiek. Walka z bossem to jest najlepsza rzecz na całej ziemi. Okej. Okay. Obrażenia większe poproszę, chociaż nie, może koszt większy? I koszt większy. Okej, okay, i kończymy poziom, panie i panowie, na razie. Super. Ale to widzę, że jeszcze nie koniec. Użyj wyciągu żywowego, ucieknij z kuźni. To jeszcze nie koniec naszych zmagań. Kto by pomyślał? O, ładnie by tutaj teraz. Ładnie mnie zablokował. Nie mogę nawet stąd wyjść teraz. Oh, god damn it, okej. Okay. No patrz, nie mogę się tego dostać. O, to wybuchnie, świetnie. A, dostaję w ciebie. Tak, nie chcę teraz umrzeć. Nie chcę umrzeć teraz, naprawdę. Dobra, macie tu TNT. I to będzie tyle. Jeśli chodzi o tamtego typa. Tu jeszcze jest jeden, to już wiem, czy mu tak się tego dużo pojawiało. O, tak dostałem pysk. Świetnie. O, dostałem chlebek. O jak dobrze chlebek. I pyk. Pięknie. O mój Boże! Myślałem, że mam chwilę oddechu, ale to jednak nie, muszę na górę wejść. Okej. Okay. To jest dziwko. Idziemy jeszcze na boki poczyścić i będziemy mieli zrobione wszystko, panie i panowie. Pięknie. Pięknie, Boże, jak to sieka. Miecz w połączeniu z łukiem na blisko to potrafi zadać się porządne obrażenia. Wow, jestem zadowolony po tym poziomie. Jestem mega zadowolony. Doświadczenie było mega fajne, poziom mi się mega podobał. Czego chcieć więcej? Naprawdę. I nie obmaliśmy na nierazu. Co jest plusem, a myślałem, że sobie z tymi kostkami nie poradzę. Okazało się być bardzo proste. No dobrze. Idziemy już do końca. Idziemy użyć szybu. Wysiąku szybowego. I kończymy poziom, tylko tu jeszcze nie spaść. Okejo. Wyjście. Pięknie.
The war machines of the Illagers have been smashed. Elegancko. Pięknie. 17 poziom. Zadane obrażenia. 114 tysięcy. Otrzymane obrażenia. 3 tysiące. Pokonają obie 96%. Tak jeszcze nie wszyscy. Gdzieś ktoś gdzieś jeszcze coś było. Balsam na duszę. Okej. Okay. Zobaczmy nasze misje. Mamy... A nie, to musimy dwa poziomy przejść, żeby to odblokować. Okej, okay, czyli obydwa poziomy są potrzebne. Teraz musimy przejść pustynną świątynię i będziemy mieli odblokowany ten oto poziom, który nie wiem jak się jeszcze nazywa, ale zapewne się dowiemy. Poziom trudności, przygodowy. O, nie klikałem tego wcześniej, to jest pod Y. Przy pierwszej rozgrywce siła wyków jest zrównoważona, mało zaklętych wrogów, nagrody mają świetną wartość. Pokonaj alcy z osadnika na poziomie trudności domyślnej, aby odblokować. Okej, okay, to jest jak Diablo. Bo wiadomo, też macie chyba kilka różnych poziomów, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Okej, okay. Panie i panowie, to był poziom Płomienna Kuźnia. To był kolejny odcinek naszych naszych zmagań w Minecraft Dungeons. Wymaga dusz, zbieranie dusz plus jeden. Co to jest? Leczy pobliskiego sojusznika o najniższym poziomie zdrowia, a w tym ciebie. Leczone zdrowie. Czas odnowienia 1 sekunda. Weźmy to, może za obronę. Wymaga dusz. Co to znaczy wymaga dusz? Do końca rozumiem, wymaga dusz. Nie ma opisu tego w ogóle. To jest pospolite, ciekawe. Dobra, spróbujmy się z nim tradenąć, ponieważ mamy poziom mocy 32. God damn. Jesteśmy wilczą zbroję, która jest znacznie gorsza od tego, co mam aktualnie. Jeszcze raz spróbujmy. Długi łuk. Nie stary. Jaskiniowa zbroja. Niekoniecznie. Kusza. Też unikatowa. O, cholera. Szybkostrzelność ma mniejszą. Potężne strzały, szansa na rykoszet. Jak tu się strzela? Zobaczmy. Kusza pogromcy, jaki w ogóle dźwięk. Okej. Okay. W ten sposób, no dobra. Potężne strzały, pomiejscy strzał, bla bla bla, doklinanie moc. Dobra, zostawimy sobie ten łuk na razie. Ten, tą kuszę też sobie zostawimy. Jest dźwięk, jak się zakłada ten miecz? Niekoniecznie. Ale okej. Okay. Jestem mega szczęśliwy z tego odcinka. Także cóż, moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zostawcie oczywiście subskrypcję, łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco. I cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć i pa. I do zobaczenia w następnych odcinkach z Minecraft Dungeons. Trzymajcie się, pa pa.